droga do efektywnej zmiany, intensywna, krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna. Spróbujemy sobie zobaczyć te elementy składowe tej nazwy, o co właściwie tutaj chodzi. I można powiedzieć, że pierwszą częścią, która tutaj się pojawia, to jest intensywna. Dlaczego ta terapia jest intensywna? Terapia w ogóle wyrosła na bazie terapii analitycznych, psychoanalitycznych, psychodynamicznych. Jej może być takim wynalazcą, tak? czy twórcą jest Habib Devanlu, który był psychoanalitykiem i na bazie właśnie tej swojej głębokiej, psychodynamicznej, psychoanalitycznej wiedzy, właściwie sfrustrowany długością czasu i taką małą jakąś efektywnością, która nie dawała zadowolenia tego klasycznego podejścia, szukał jakichś sposobów na to, żeby w jakiś sposób to przyspieszyć, tak? Tworzyć to bardziej efektywne, zrobić to bardziej efektywne. Zaczął nagrywać sesje na kamerę i potem analizował, wiele godzin poświęcił na analizowanie poszczególnych interwencji, co działa, co nie działa, czyli naprawdę wielką robotę wykonał i zaczął właśnie znajdować pewne wzorce, co jest właśnie takie efektywne, co przyspiesza, co, nie wiem, pokonuje opór pacjenta. No i stworzył właśnie tą terapię, która się wcześniej trochę może inaczej nazywała, ale później jak nabrała takiego kształtu właśnie intensywnej, krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej. To była w latach 60. mniej więcej XX wieku. Od tego czasu ta terapia mocno się rozwija w wielu krajach na świecie. W Polsce również jest obecna mniej więcej tak chyba już od 13 lat. Zapoczątkowała, pierwszym ośrodkiem, który zapoczątkował uczenie się tego podejścia, było Laboratorium Psychoedukacji, zresztą gdzie ja też skończyłam core training, zwane takie szkolenie całościowe, które uczy tego podejścia. No i teraz co ten Devanlu tam zobaczył ciekawego? Nie zobaczył właśnie, i zresztą też jeszcze dodam, że w tym nurcie my też nagrywamy sesję z naszymi pacjentami na kamerę, żeby można było ją na przykład po sobie sesji zobaczyć trochę tak z dystansu, zobaczyć te reakcje, ale też służy do tak zwanej superwizji, czyli do takiego skonsultowania się w razie potrzeby z innym terapeutą czy z superwizorem. I ta superwizja jest już zupełnie innym doświadczeniem niż taka wcześniejsza, które miewałam. Nie jest to opowiadanie o moich wyobrażeniach, jak ta sesja wyglądała i jak ja interweniowałam i co pacjent robił, tylko to jest taka tak zwana naga prawda, tak? Jest nagranie, które nam pokazuje wyraźnie, co się dzieje między terapeutą i pacjentem, jak pacjent reaguje, jakie są jego też, jaka jest jego mowa ciała, więc jest to chociażby z tego powodu bardziej efektywna metoda pracy. I teraz mamy ten pierwszy człon tej nazwy intensywna. Dlaczego ona jest intensywna? Dlatego, że tutaj w tym podejściu uwaga pacjenta jest natychmiast skoncentrowana na problemie. To nie jest taka terapia, w której się tak jakby podąża za pacjentem, płynie się wraz z nim i zobaczymy, dokąd nas ten statek zaprowadzi, do jakiego portu. Tutaj się od samego początku ustawia konkretne cele, czyli jakby z jakim problemem emocjonalnym chce pan tutaj pracować, w jakim problemie emocjonalnym potrzebuje pan pomocy. Oczywiście też już w tym momencie pacjent na różne sposoby może stawiać różne, kłaść różne kłody pod nogami sobie, a zarazem tej relacji terapeutycznej. I to natychmiast jest wyłapywane i pokazywane mu właśnie w taki nieatakujący sposób, nie? Że właśnie czy zauważa to, że w tym momencie przychodzi na przykład po pomoc, czegoś chce, a jednocześnie mówi, że to właściwie nie jest jego potrzeba, tylko żona go przysłała. Albo nie wiem, lekarz stwierdził, że dobrze by było, gdyby przyszedł. I jeżeli będzie kontynuował taką postawę, można powiedzieć, nie słuchania tej swojej wewnętrznej potrzeby, no bo jednak z jakiegoś powodu przyszedł, tak, to jak to będzie się potem odbijało na jego procesie terapeutycznym? Jakie będzie miał wtedy też zyski z tej terapii? Więc na różne sposoby my jako terapeuci z CDP natychmiast koncentrujemy pacjenta na, koncentrujemy jego uwagę na tym, co się dzieje, na tym, co się dzieje w jego ciele, tutaj w temacie lęku. Za chwileczkę będziemy mówić też o tych takich składowych tego procesu. Koncentrujemy tę uwagę w celu wywołania silnego doświadczenia emocji, pozwalającego na odblokowanie wypartych konfliktów.
tak jak mówiłam, to jest praca, to jest psychoterapia oparta na psychodynamicznych założeniach, czyli naszym celem jest dotarcie do wypartych konfliktów emocjonalnych z dzieciństwa po to, żeby je emocjonalnie przeżyć, żeby można było je też zrozumieć i przestać je zobaczyć, w jaki sposób je odgrywamy nieświadomie w działaniu w życiu obecnym, bieżącym. Krótkoterminowa, relatywnie, tak, bo tutaj też jest właśnie teraz obecnie na rynku terapeutycznym jest bardzo dużo różnych podejść i one są też na przykład krótkoterminowe, w sensie, nie wiem, umawiają się ludzie na, nie wiem, 5-10 sesji i ten proces się wtedy kończy. To nie jest tego typu krótkoterminowość. Ona jest krótkoterminowa relatywnie, czyli jakby też w odniesieniu do czego? No, do tej właśnie długiej, trwającej często wiele, wiele lat psychoanalizy czy takiej klasycznej psychoterapii psychoanalitycznej, bo tak jak mówiłam, Davan Lu z tego właśnie nurtu się wywodził, więc chciał przyspieszyć, dlatego krótkoterminowa, krócej trwająca terapia, ponieważ rzeczywiście ta efektywność, intensywność tej relacji terapeutycznej pozwala na znaczące właśnie skrócenie tej pracy. Tak jak tutaj napisałam, że czas pracy skraca się właśnie dzięki temu, że mamy to aktywne zaangażowanie pacjenta w proces terapii. Ani terapeuta nie jest taki, można powiedzieć, pasywny, ani pacjent, nie? Że jeżeli jest pasywny, no to wtedy to jest właśnie temat do pracy. Co się dzieje, że jego wola jest zablokowana? Co się dzieje, że jego sprawstwo jest zablokowane? Co się dzieje, że jego wola zdrowienia, która go tu przyprowadziła na terapię, jest jakoś uśpiona, czy taka stłumiona na przykład takimi jakimiś negatywnymi przekonaniami na swój temat. Więc tutaj dążymy do takiej współpracy między terapeutą i pacjentem i chcemy uzyskać właśnie takiego partnera, który będzie wykonywał wysiłek w rozpoznawaniu swoich mechanizmów obronnych i zajmowaniu wobec nich świadomego stanowiska. Tak? Czyli nie chcemy takiego właśnie płynięcia, takiego podążania za czymś, co może być właściwie takim przejawem jego patologicznej części, tylko natychmiast kierujemy uwagę ku zdrowieniu, ku temu, że chcemy mu pomóc i czy on chce sobie przede wszystkim pomóc w tym, aby te destrukcyjne mechanizmy zmieniać. No i dynamiczne, to już troszeczkę też właśnie powiedziałam o tym, że zajmujemy się nieświadomymi procesami i konfliktami wewnątrz psychicznymi, które są przyczyną zaburzeń i objawów. Czyli pacjent przychodzi z czymś na wierzchu, czyli na przykład może być to jakieś zaburzenia lękowe, nie może wychodzić z domu, boi się, nie wiem, środowiska społecznego jakiegoś, zaczyna mieć ataki paniki, duszności. To są wszystko objawy i my w wyniku tych rozmów z nim staramy się szukać tego wewnętrznego konfliktu, który na przykład może brzmieć, już jakby skracając tą całą drogę, może brzmieć na przykład tak, nie, że ja chcę zdobywać świat, chcę, nie wiem, się rozwijać, a mój rodzic, mój opiekun się cały trzęsie na temat tego, że mi się może nie udać, jest cały napięty i jakby straszy mnie tym, że mi może się stać, że mnie może spotkać porażka i napiera na mnie, żebym jeszcze więcej się uczył, jeszcze więcej próbował, jeszcze więcej się starał. Nie? I ja z jednej strony chcę żyć i się spokojnie rozwijać i wierzyć w swoje kompetencje, a z drugiej strony widzę te przestraszone oczy mojego rodzica i jestem wtedy w tym konflikcie, nie? Bo jeżeli ja idę po swojemu i zaczynam, jakby odrzucam te jego starania się, tego jego naciski, to wtedy na przykład on mnie odrzuca, wtedy on nie chce mieć ze mną kontaktu w jakiś emocjonalny sposób, wtedy ja zostaję sama, tak? Więc wtedy jestem w dylemacie, co mam wybrać, czy wybrać swoje patrzenie na tę sytuację, czy patrzenie rodzica i dostosować się do jego potrzeb. To się dzieje na nieświadomym często poziomie, konsekwencji, nie? Po wielu latach może się objawiać na przykład właśnie takimi zaburzeniami lękowymi, kiedy na przykład to się dzieje często a propos właśnie studentów, nawet w okresie studiów, nie? Kiedy
zdajemy sobie sprawę, że ląduje, jesteśmy na studiach, które w ogóle nas nie interesują i na przykład mamy problem z napisaniem pracy licencjackiej. Jest to dla nas nie wiadomo dlaczego, wcześniej byliśmy bardzo ambitni, wcześniej wszystko nam świetnie wychodziło, a teraz na przykład utknęliśmy i nie możemy napisać pracy licencjackiej. To jest dosyć częsty taki moment, kiedy właśnie studenci do nas trafiają na terapię. No i tak jakby podsumowując, no w tym momencie jakby to spojrzenie na te składniki, tak, że ISTDP to jest poszukiwanie najkrótszej, ale bezpiecznej drogi do nieświadomości w celu wydobycia i przepracowania wypartych konfliktów relacyjnych, tak aby nie musiały być już rozgrywane w teraźniejszym działaniu. Więc szukamy takiego sposobu na to, żeby trochę jak taka chirurgia precyzyjna, nie? Że nie, jakby nie rozcinamy tych tkanek, tylko jakby taką igłą precyzyjnie w dane miejsce docieramy po to w nieświadomości, po to, żeby tam dokonywać razem z pacjentem tych napraw. I dzieje się to poprzez koncentrację na takich trzech, na takich dwóch trójkątach. To jest trójkąt konfliktu Menningera i trójkąt osób Malana. Nie wiem, czy znacie te koncepty. One są oczywiście jakby typowo ISTDP-owskie. To właśnie Javier Davalloo na bazie tych pracy tych osób jakby użył tych trójkątów do tego, żeby też oprzeć te swoje założenia. I one się rzeczywiście świetnie sprawdzają. Używamy je jako terapeuci ISTDP w naszej pracy, właściwie moment by moment, z chwili na chwilę, ciągle jakby diagnozujemy to, co się dzieje w relacji z pacjentem. Trójkąt konfliktu mówi nam o tym, jak pacjent w danym momencie reaguje. Kiedy my, można powiedzieć, mówimy do niego coś, albo kiedy on przychodzi na sesję, to wzbudza w nim natychmiast jakieś uczucia i impulsy. Tak? Czy jakieś emocje, które też są wyrażone w ciele poprzez jakieś jakby takie biologiczne pobudzenie, bo każda emocja ma swoje fizjologiczne odzwierciedlenie. Tak? Zaczynamy, najczęściej jest to właśnie tutaj ze splotu słonecznego, jakaś reakcja energetyczna w górę i w zależności od tego, czy jest to złość, czy to jest na przykład smutek, czy to jest miłość. Tak? Ta reakcja jest trochę inaczej doświadczana i troszeczkę w inny sposób przeżywana też w ciele. I pojawiają się inne impulsy. No jeżeli mamy tą złość, nie, no to reakcja jest taka, najczęściej taka, prawda? Albo taka. Nie? Sobie, bo obserwujcie swoje ciała, jak będziecie doświadczać złości, nie? Co się dzieje z wami, nie? Co macie ochotę wtedy na przykład zrobić. Jak jest to reakcja, jakieś uczucie, nie wiem, miłości, tak, jakiejś, nie wiem, sympatii, no to są takie uczucia, reakcje do przybierania, do tego, żeby jakoś tutaj właśnie tak się zespolić z tą drugą osobą. Nie? Jeżeli to jest na przykład smutek, no to się pochylamy, tak, i zaczynamy, reakcja jest do płaczu. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, szczęśliwi, coś tam wyszło, no to energia nas rozbiera i chcemy skakać, tak. Więc my tutaj bardzo mocno koncentrujemy się na ciele, szukamy tych oznak uczuć w ciele, bo dla nas przepracowanie jakichś wewnętrznych konfliktów wiąże się nie tylko z takim wglądem poznawczym, że my rozumiemy, o co chodzi, że mamy te interpretacje i rozumiemy, ale my bardzo mocno koncentrujemy się na takim zintegrowanym doświadczeniu, czyli że nasza kora przedczołowa, tak, jest zintegrowana z naszym takim fizjologicznym aspektem, jakim jest nasze ciało, którym doświadczamy naszych emocji. Więc bardzo istotne jest dla nas to, co widzimy przed oczami. Nie tylko co słyszymy, co pacjent mówi, ale też jak to mówi, jak siedzi, czy jest napięty, czy jakby co się z nim w ogóle tak fizycznie dzieje. To jest właściwie cały duży temat na zupełnie osobne spotkanie, czy tam szukanie tej wiedzy dalej poprzez inne źródła. Teraz sobie właściwie tylko tak zaznaczam to. Natomiast mamy ten drugi wierzchołek trójkąta, który się nazywa lęk. Lęk jest tutaj rozumiany jako taka reakcja na zagrożenie,
Przy czym tutaj mówimy o takim zagrożeniu wewnętrznym, czyli nie mówimy o strachu jako takiej reakcji na zagrożenie zewnętrzne, ale o tym, że nasze reakcje wewnętrzne, właśnie te uczucia i impulsy, stają się, jakoś zostały w naszym umyśle skojarzone z zagrożeniem. Zaczynamy się bać tego, że czujemy złość, smutek, radość, nie? Miłość, zaczynamy się tego bać, zaczynamy się bać swoich impulsów, tak? W związku z tym, pamiętajcie, ta energia uczucia do góry, na zewnątrz, spotyka się w naszym ciele z tą przeciwenergią, lęku, czyli taką reakcją, jakby tutaj odczucie zaczyna się w opuszkach palców, mięśnie wokół oczu, mięśnie wokół ust i to jest taka reakcja do środka, ściskająca, tak? Jakby taka wciskająca tę emocję z powrotem do tego miejsca, z którego powstała. Natomiast lęk też może mieć bardzo różne objawy, nie tylko właśnie takiej typowej właśnie reakcji zaciskania i chowania. Może to też być taka reakcja znacznie mocniejsza, kiedy już tak jakby nie mamy już takiego poczucia, że my mamy jakieś sprawstwo, że możemy z tym walczyć albo jakoś uciekać, no to mamy tą reakcję, być może też o tym już słyszeliście, takiego zastygania czy takiego udawania martwego, trochę taka właśnie reakcja jak u zwierząt, kiedy są już w takim potrzasku, kiedy już nie mogą ani walczyć, ani uciekać, to co one robią, no to zastygają, udają martwego, wiotczeją. I my też jako takie właśnie biologiczne wyposażenie mamy taką reakcję i wielu pacjentów, którzy przychodzi w silnym lęku, nie wygląda jakby byli w lęku, nie kojarzą nam się tak, jak takie osoby typowo, wiecie, nie, przestraszone w lęku, napięte, tylko wyglądają na odciętych albo wyglądają na niezaangażowanych, na sennych. I to może być właśnie już taka postać lęku, w którym oni jakby się poddają i nawet wręcz dochodzi do takich stanów uciekania świadomości, tak? Że takie zachowania dysocjacyjne, kiedy rozmawiam z osobą, a ona właściwie już tutaj nie jest, ona gdzieś jest myślami zupełnie gdzie indziej, nawet w taki sposób fizyczny, że jest poza swoim ciałem, nie? Że ciało sobie siedzi, a ona mentalnie już jakby jej tutaj nie ma, jest poza tym ciałem. Takie reakcje wskazują też na historię pacjenta, nie? Że on musiał w przeszłości radzić sobie z jakimiś bardzo silnymi uczuciami i impulsami wobec swoich opiekunów właśnie w taki sposób. Nie? Uczucia i impulsy, które nie mogły być pokazywane, które nie mogły być świadomie przeżywane, musiał je w jakiś sposób ukryć czy poradzić sobie z nimi. Nie? Czyli na przykład sytuacja, kiedy rodzic w jakiś sposób, dziecko czegoś od niego chce, chce opieki, pocieszenia, rodzic mówi, daj mi spokój, nie mam czasu, tak? Pojawia się naturalna reakcja właśnie tej złości, nie? Że dlaczego, o co ci chodzi, dlaczego mnie tak zostawiasz? Na przykład jakby w normalnym środowisku, w normalnym układzie, to jest dla rodzica taki komunikat otrzeźwiający, który mówi, aha, no faktycznie, dobra, tutaj jesteś, a to jest moje zadanie, przypomniałeś mi o sobie, już jestem, już się koncentruję na tobie. No ale wiadomo, że życie nie jest tylko takie różowe, tak? takie dobre, że pojawiają się też reakcje innego rodzaju, że to przywoływanie tego rodzica tą złością, no halo, ja tutaj jestem, przypomnij sobie o mnie, może spotkać się z bardzo negatywną reakcją rodzica. Jeszcze gorszą, jeszcze gorszy rodzaj, nie wiem, odrzucenia, jeszcze gorszy rodzaj ataku. Jeżeli to się często powtarza, jeżeli to ma nasilony charakter, no to do jakiego wniosku dochodzi dziecko? Nie opłaca się używać tej złości. Wręcz ona jest niebezpieczna w relacji. Ona może spowodować, że ja będę jeszcze bardziej odrzucony, jeszcze bardziej zaatakowany. W związku z tym dziecko uczy się różnych sposobów na to, jak się z tymi uczuciami wewnątrz siebie schować. Nawet przed samym sobą. Nie? Że już potem dochodzi do takiego momentu, że nie tylko chowam to przed rodzicem, ale chowam to też przed samym sobą. Dlaczego? Ponieważ chcę uchronić jego dobry obraz. Z
zobaczcie, być małym, zależnym dzieckiem to jest naprawdę bardzo trudne doświadczenie. Zobaczę, jakim tutaj jesteśmy z czasem. Nie, to nie mogę tutaj akurat tego doświadczenia z wami zrobić, ale możecie sobie wyobrazić taką sytuację, naprawdę jak to jest, kiedy tylko wam jakby rzucę temat, a możecie sobie spróbować to wyobrazić sobie samemu później, nie? Że jak straciliście, powiedzmy, nie wiem, w wypadku samochodowym, zdrowie, jesteście niepełnosprawni, leżycie w łóżku, musicie być obsługiwani, nie możecie sobie, nie wiem, sami nawet przewrócić z boku na bok, nie możecie sobie wziąć jedzenia, nie możecie sobie pójść do toalety, a na dodatek jeszcze odebrało wam mowę, to co możecie robić, to tylko przywoływać krzykiem, płaczem opiekuna. Nie? I teraz jak się czujecie w tej sytuacji? Co się z wami dzieje? Nie? Jaka to jest sytuacja? Być takim totalnie zależnym od drugiego człowieka. Nie? Czy będzie ktoś, kto się mną zaopiekuje? Bo jak się mną nie zaopiekuje, no to ja umrę. No bo ja nie jestem w stanie sobie dostarczyć tego, co potrzebuje mój organizm. Nie? Więc, no i tam słyszę, że ktoś jest gdzieś tam, nie? No i go przywołuję. Bo nie wiem, bo jest mi zimno, albo jestem głodna, albo nie wiem, chce mi się, nie wiem, swędzi mnie gdzieś, chcę się podrabiać, ale nie mogę. Nie? Przywołuję tego opiekuna, jakoś krzyczę, nie wiem, płaczę, jakoś, nie wiem, wydaje nieartykułowane dźwięki, tak, żeby w jakiś sposób przywołać tego człowieka. I teraz od tego, jak on zareaguje, zależy bardzo dużo, prawda? No jeżeli przyjdzie, nie wiem, będzie próbował rozpoznawać, o co chodzi, co ci jest, czy może to, a może tamto, to sprawdźmy. No to ja się ukajam, nie? Okej, ja będę żyć, bo jest ktoś, kto się tutaj mną zajmie i będzie mnie tutaj wspierać, prawda? No ale wyobraźmy sobie sytuację, że ten człowiek powie, o co ci znowu chodzi? Daj mi spokój wreszcie, nie? Znowu czegoś chcesz. Nie, teraz nie mam czasu. No, no to sytuacja się robi poważniejsza, prawda? Ja potrzebuję, ale jestem zależna i zdana, skazana na tę osobę, a ona reaguje w taki sposób. No to próbuję jeszcze bardziej, no bo potrzebuję, tak? Jeszcze bardziej wołam. Ale sytuacja się jeszcze bardziej zaognia. Ja jeszcze jest, powiedzmy, trudniejsza reakcja ze strony tej osoby. No to co ja wtedy mogę zrobić? No bo zobacz, jestem w dylemacie. Jak przetrwać? Jak przeżyć? Ja nie przeżyję sama, potrzebuję tej osoby. Jak przeżyć? Co zrobić, żeby ta osoba zareagowała jakoś inaczej? Bo to albo na przykład co? Umniejszam swoje potrzeby. Dobra, to ja wytrzymam, ja nie muszę. Ja poczekam, aż tej osobie się zachce. Tak? Albo próbuję jakoś się dostosować do niej, nie wiem, przymilać, jakby próbuję w jakikolwiek sposób ją do siebie tak jakby zachęcić, przyciągnąć, tak? Często kosztem siebie, kosztem takiej prawdy wewnętrznej o sobie, żeby móc przetrwać. W takiej sytuacji wszyscy byliśmy jako dzieci. Tak? To opisuje każdego z nas, nasze dzieciństwo. Taka jest pozycja dziecka. Nie? Im ono jest starsze, oczywiście tym ta niepełnosprawność jest coraz mniejsza, nie? Ta zależność, ale w takiej pozycji byliśmy i to, w jaki sposób byliśmy wtedy traktowani, oczywiście nie ma idealnych środowisk, to od razu sobie powiedzmy, nie? Ale to, w jaki sposób byliśmy traktowani, jak się do nas zwracano, kształtowało nas, nasze sposoby funkcjonowania i nasze mechanizmy obronne. To my, ten trzeci wierzchołek, obrona, czyli to jest taka nasza reakcja, mechanizm obronny, tak? Szukamy sposobu na to, jak przetrwać. Nie? Czy może być, jak trochę zniekształcić rzeczywistość, albo wewnętrzną, albo zewnętrzną. Obrona może być bardzo dużo, no, takich niższego rzędu, na przykład jak idealizacja, dewaluacja, rozszczepianie, zaprzeczanie, no takich wyższego rzędu, jak racjonalizacja, intelektualizacja, tych obron jest bardzo dużo i tutaj nie będę się na tym skupiała, natomiast chciałabym wam właśnie pokazać, że to jest taki cały właśnie trójkąt reakcji, nie? Że bodźce, które wywołują uczucia, jeżeli nie można ich świadomie przeżywać, pojawia się lęk, który często też jest nieświadomy, nieuświadomiony i pojawiają się mechanizmy obronne, które pozwalają obniżyć lęk i odsunąć od siebie bodźce i uczucia.
Często do nas pacjenci trafiają, którzy mają to wszystko nieuświadomione i tylko mają po prostu jakiś objaw, jakiś nie wiem, jakiś taką właśnie destrukcyjną rzeczy, jak na przykład ataki lęku, czy jakieś, nie wiem, natręctwa, czy jakieś zaburzone relacje z ludźmi, tak, przychodzą i my odszukujemy wraz z nimi właśnie te wszystkie elementy, nie? Uświadamiamy im ich obrony, ich reakcje lękowe, żeby mogli przeżywać świadomie swoje uczucia i impulsy w takim zrozumieniu też bodźca, nie? Że jest tam przyczynowość między bodźcem i uczuciem. I teraz przechodzę do trójkątu osób. To wszystko ciągle jakby rozpatrujemy w takim nieprzerwanym skoncentrowaniu na tych trzech aspektach, tak? Czyli w relacji z terapeutą, tak, co się dzieje, to samo się tak naprawdę będzie jakoś rozgrywało. W relacji z terapeutą, w relacjach bieżących, nie, że pacjent na przykład przychodzi i nam opowiada, że tam z żoną coś tam się działo, tak? To samo się będzie działo właśnie w relacji z terapeutą, bo jakby na terapeutę, jakby w relacji terapeutycznej tak naprawdę te wszystkie jego problemy relacyjne, wszystkie jego tendencje relacyjne się odzwierciedlają, więc jest to niesamowita wartość móc tą relację terapeutyczną ciągle jakby otwierać, pokazywać, co się tutaj dzieje między nami, tak, żeby na takim jakby żywym organizmie zobaczyć te jego tendencje, jego zachowania właśnie w tych aspektach relacyjnych. No i to wszystko jakby zmierza do tego, żeby rozpoznawać te relacje z pierwotnymi obiektami, z rodzicami, z opiekunami, z jakimiś osobami znaczącymi, którzy jakby są tym źródłem, tak, jego reagowania. Dlaczego on tak reaguje w relacjach bieżących i w relacji terapeutycznej? Bo tam się tego nauczył. Patrząc na to, w jaki sposób tutaj też rozumiemy, co się wydarzyło w tym człowieku, też jest właśnie ta koncepcja Habiba Davanlu. Właśnie mówimy, to jest troszkę ta wizualizacja, do której was zachęciłam, tak na szybko, to jest właśnie o tym, nie? Że mamy tą więź z opiekunem, czyli taką nasze pragnienie miłości, pragnienie bycia zaopiekowanym i my przychodzimy na świat z biologicznie wbudowanym tym pragnieniem. Te badania Bowlby'ego, pewnie o tym słyszeliście, nie? Pokazujące, one były takim szokującym w ogóle doświadczeniem na tamten czas, że nie tylko jedzenie, czy dach nad głową, czy takie aspekty fizyczne są ważne dla dziecka do przetrwania, ale również biologiczna więź, emocjonalna więź z opiekunem. Nie? Że to jest coś, co jest niezbędne do takiego prawidłowego rozwoju, że dzieci bez więzi po prostu się nie rozwijają, a wręcz umierają. Więc ta więź z opiekunem jest czymś budowanym i bardzo ważnym. I w sytuacji jakiejś właśnie takiej traumy, czy jakiegoś przerwania tej więzi, pojawiają się różne reakcje w środku, tak? Czyli mamy pierwszą reakcję ból rozczarowania, ból zawiedzenia, ból właśnie takiego bycia skazanym na niepewność. To mieliśmy to w tej wizualizacji, ten moment, kiedy ta reakcja tej osoby, którą przywołujemy, jest taka, nie, jakoś przerażająca, że ona nie chce, że ona jakoś jeszcze nas atakuje za to, że my jej pokazujemy, że jej potrzebujemy, nie? Więc jest ten ból. A potem pojawiają się kolejne uczucia, wściekłość, tak? Czyli właśnie ta nasza taka biologiczna reakcja na to, nie? Że no jak to, nie? No to co teraz, nie? Co ty mi robisz? Potem wraz z tą wściekłością pojawiają się kolejne uczucia, nie? Wina i żal. Też o tym mówię teraz tak naprawdę bardzo fragmentarycznie, ponieważ to jest, każdy z tych tematów to jest tak naprawdę temat na kolejny webinar. Te uczucia zostają wyparte do nieświadomości, bo przerażają dziecko. Jeżeli nie ma możliwości tego, żeby dziecko jakoś się doświadczało w oparciu o takiego właśnie zdrowego opiekuna, który rozumie jego uczucia, przyjmuje, jakby nazywa je, pomaga mu je okiełznać, nie? No to te uczucia dziecka przerażają, jeżeli jeszcze w ogóle spotyka się z taką reakcją wręcz przeciwną od strony opiekuna, nie? Atakowania za uczucia, no to tym bardziej musi to wszystko w sobie schować. Razem z tym często doświadczeniem, że ludzie mają potem taką niepamięć tego, nie pamiętają tego, że coś się w ogóle wydarzało, że były takie sytuacje. Ludzie często przychodzą na terapię i na przykład ja właściwie nie pamiętam nic o moim dzieciństwie, bo bardzo mało pamiętam.
i w wyniku tej naszej pracy zaczynają do nich powracać te właśnie wyparte kawałki. Nie? Więc to się zostaje wyparte do nieświadomości i pojawiają się właśnie te obrony podtrzymujące wyparcie i autodestrukcyjne objawy. To, co jest tutaj bardzo ważne w naszym podejściu, to jest takie podejście do superego. Superego to jest taka, w takiej koncepcji właśnie klasycznej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej według Freuda, prawda, było, pewnie już o tym też wiecie, id, ego, superego, czyli takie części, które, takie części psychiki, które ze sobą tutaj jakoś współtworzą pewną całość funkcjonowania i według Freuda ta część superego dopiero się tak jakby kształtuje ostatecznie w tym wieku edypalnym, czyli tak 3 do 6 lat. Natomiast według Davalu on miał inne obserwacje. Według niego znacznie szybciej to się dzieje, że to już się dzieje w takich właściwie pierwszych miesiącach życia i część superego ma charakter właśnie taki niewerbalny i nieświadomy, też przez to, że to jest w takim okresie prewerbalnym, jakby to się dzieje w takim okresie prewerbalnym. To jest bardzo ważny aspekt pracy w naszym podejściu, ponieważ superego, patologiczne superego, sadystyczne superego często blokuje zdrowe tendencje pacjenta, uniemożliwiając mu wyzdrowienie. Więc tutaj staramy się na wszelkie sposoby odseparowywać ego od superego, żeby pacjent zobaczył to swoje zdrowe ja, jego potrzeby, jak ono jest właśnie tak oplatane przez takie właśnie ten automatyczny, uwewnętrzniony skutek związku z rodzicami i pomagamy mu uwolnić się z tego ucisku superego. Ja tu chciałabym Wam pokazać teraz taki króciutki filmik. You should do better. You're lazy and stupid. You really can't do anything right, can you? You're a total loser. You're not even a good person. And you're so boring. Remember the time when Joy couldn't find your cell phone? You knew where it was, you filthy. Nobody likes you. Your friends don't even want to hang out with you. Joy only feels sorry for you. You're fat and ugly and disgusting. Look at yourselves. You're not like everyone else. You're rotten. You never do anything right. You must try harder, otherwise you're a nobody. Worthless. I can tell you're struggling. I think you're disappointed with yourself, but I'm here to help you. You're not alone. No wonder you're feeling bad with him hanging over you. The critical part of ourselves can be so unkind when things go wrong. Don't listen to her. You know you're just weak. Don't talk to my friend like that. It's so painful to be sad. Yeah. What he says makes me feel small. So alone. And tell him. You make me feel lonely and ashamed of who I am. It hurts too much. He can't stand the light. I think it helps if we can see him. Leave me alone. Stop tormenting me.
today. I'm angry at you for always putting me down. Yes. And what do you need to feel better? I need you to stop bullying me like this. I need you to support me. I didn't mean it like that. I was only trying to protect you, to make sure you don't make a fool out of yourself. I didn't mean to torment or hurt you. I'm just trying to keep you on your toes so you don't fail. But it's not helpful. I need for you to tell me when I actually do something bad or really need to pull myself together. Not to criticize everything all the time. Look, I understand you get very anxious and worried when Alfred leaves these things. We can help you too. So you don't have to be so mean. Are you coming or what? Your vulnerable emotions rather than avoiding them. Invite a person with whom you feel safe into your dark place and show your vulnerability. Ask your painful feelings what they need to feel better. Tell yourself that you deserve to have those needs met. Self-assertive anger and self-compassion are antidotes to the shame caused by our harsh inner critic. Vulnerability is showing strength. Nie wiem jak wy, ale dla mnie za każdym razem, jak to oglądam, jest to poruszające. Ponieważ to naprawdę są niesamowite tragedie, jak ludzie przychodzą, nie rozumiejąc tego, co się w nich dzieje, nie widząc tego, że to jest naprawdę jakiś rodzaj ataku wewnętrznego, że to nie oni sobie to robią, nie? Tylko taki uwewnętrzniony głos. To nie zawsze jest taki wewnętrzniony dokładnie głos ich opiekunów. Czasami też tak się zdarza, to są dokładnie słowa ich opiekunów, ale czasami to jest właśnie ten skutek szukania rozwiązania na ten dylemat. Nie? Skoro mój rodzic mnie nie chce, jakby skoro mój rodzic nie poświęca mi uwagi, jestem na niego wściekły, nie mogę nic zrobić z tą wściekłością, nie chcę też go stracić, nie? Poprzez tą wściekłość. W związku z tym muszę znaleźć inne rozwiązanie, na przykład takie rozwiązanie w postaci myślenia: nie jestem warty tej miłości. On mnie dlatego nie chce, nie że z nim jest, że jego zachowanie jest złe i że jestem na niego wściekły, tylko to ja nie jestem wystarczająco warty tej miłości. Nie jestem wystarczająco warty zaangażowania we mnie, opieki nade mną. Bo ja się za mało staram. Kiedy się staram strasznie bardzo, 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 żeby jednak zasłużyć na tą miłość, ale ten wewnętrzny stan nigdy nie jest zadowolony. Nie? Jeżeli ten krytyk, właśnie to takie super ego patologiczne rządzi, nigdy się nie jest w stanie go zadowolić. Nigdy. Nie? Jeżeli my będziemy patrzeli na siebie z perspektywy tego super ego, zawsze będziemy za mało, nie, dobrze, za mało godni tego, żeby być szczęśliwymi, a wręcz nieświadomie będziemy prowokowali do porażki. Będziemy tworzyli, kreowali, właśnie to mówiłam o tym rozegrywaniu, działaniu nieświadomych konfliktów. Będziemy nieświadomie prowokowali do porażki w naszym życiu po to, żeby tak jakby być zgodnym z tymi wewnętrznymi założeniami. Więc jest to niezmiernie ważne, żeby nie tylko tak jakby po wierzchu rozwiązywać te problemy. Jest wiele terapii, które pokazują jakby jak sobie radzić w takim bieżącym funkcjonowaniu, tak? Czy nawet jak programować swoje umysły na pozytywny sposób. Ale często to jest jakby niewystarczające w takim sensie, że mamy coś dobrego, nowego i to chcemy przyjmować, ale z jakiegoś powodu tego nie przyjmujemy. Nie wiem.
chcemy zastosować super diety albo, nie wiem, super sposoby na funkcjonowanie, no i kurczę, nie wychodzi nam to. Ciągle nam coś stoi na przeszkodzie. Nie? Ja bym bardzo chciała, ale coś mi ciągle nie wychodzi. Nie, nie wiadomo, dlaczego to jakoś robię. Nie? Jak zaczynam rozumieć, że to ja to torpeduję, jakaś część we mnie to torpeduje, nie może przyjąć tego dobrego z jakiegoś powodu. Ja zaczynam szukać, gdzie, dlaczego i jakby u tych źródeł zaczynam to odblokowywać, to wtedy dopiero mogę to dobro zaimplementować w moje życie. Dlatego to jest takie bardzo ważne. Czas płynie nieubłaganie, więc przyspieszam, słuchajcie. Patrzę tutaj, jeszcze mam jeden slajd, który jest bardzo też ważny. On mówi o tym, jak możemy rozpoznawać tą intensywność. Jakby kiedy możemy być jak intensywni w tych naszych oddziaływaniach terapeutycznych, bo oczywiście mamy różny poziom funkcjonowania osób, różny poziom, no tak brzydko powiem, zaburzeń, tak? Różny poziom dojrzałości właśnie umysłu człowieka i musimy być bardzo uważni na to, jakie interwencje do kogo stosujemy. Nie? Więc znowu wracamy do tej relatywnej krótkoterminowości, bo są takie osoby, z którymi musimy pracować dużo dłużej, zanim zaczniemy przechodzić do tych wewnętrznych konfliktów, zanim zaczniemy odblokowywać te wyparte uczucia, oni muszą doświadczyć takiej pracy przygotowawczej, czyli jakby być wystarczająco dojrzali do tego, tak, żeby móc to znieść, żeby móc to wytrzymać. I to się wiąże na przykład właśnie z tą patologią superego, że musi być to rozdzielenie tego ego od superego. To się wiąże z tą egodystonicznością obron, czyli czy obrony są egodystoniczne, czy są, teraz mi wyjdzie słowo, chodzi o to, czy ma ta osoba świadomość tych obron, że one są, że on je stosuje, kiedy je stosuje i koszty tych obron. Nie? Bo też oczywiście pacjenci mają poczucie, tak, no ja taki jestem po prostu. Nie? Albo, no tak, ale to mi przynosi jakieś, można powiedzieć, pozytywne rzeczy. I wtedy nie będą chcieli się tych obron pozbyć. Czyli muszą się tak jakby skonfrontować z tym, że te obrony są kosztowne w ich życiu, że płacą za nie cenę. I z zdolnością do tolerowania stanów afektywnych w ciele, i to się wiąże z możliwością wytrzymywania lęku, praca właśnie z tym wierzchołkiem trójkąta, który się nazywa lęk, czyli jak regulować lęk, żeby on nie zalewał, ale był tylko takim cenną informacją o tym, że właśnie pojawiają się uczucia w ciele. Tutaj będzie taki slajd o tym, gdzie szukać więcej informacji. Właśnie Polski Instytut ISCDP Sentio. Mamy bazę bezpłatnej wiedzy na temat tego, jakieś webinary, czy takie właśnie scenki, symulowane scenki terapeutyczne. Zaraz sobie jedną obejrzymy. Oraz mamy też filmy szkoleniowe, to są już płatne produkty, gdzie można sobie też poszerzać tą wiedzę. Tam są takie właśnie trzy takie zupełnie podstawowe filmy na temat właśnie rozwoju nerwicy, czyli jak to właśnie przebiega, tutaj trochę to, o czym mówiłam właśnie, jak się to wszystko po kolei rozwija, o mechanizmach obronnych, tak, oraz o lęku. Możecie sobie tam spojrzeć, jeżeli będziecie chcieli, a teraz chciałabym, żebyśmy zobaczyli, może całości nie zmieścimy, ale spróbujemy. To muszę tak zawsze, tylko wszystkich uśmiecham. Pacjent zaczyna od dwóch obron rządowych, od narzekania i generalizacji. W tym wypadku są to mechanizmy obronne, które działają przeciwko bliskości emocjonalnej z terapeutką. W ten sposób nie pozwala terapeutce zbliżyć się do świata zewnętrznego swoich przeżyć. Zobaczmy, jak reaguje terapeuta. Czyli pan się poczuł wyśmiany. Jak to było konkretnie? No jak ja coś powiedziałem, patrzę na niego, a on tylko prycha, trzyma w ręce. Czyli pan odebrał tę jego reakcję kozmą z stanem, pana słowami, na pana słowa. No tak, on tak zawsze. Jest, kiedy pan odbiera reakcję szefa jako krytyka na pana słowa,
To jakie to u panu wzbudza uczucia? Jakie uczucia się panu pojawiają? Terapeuta odwołuje się do wrażenia pacjenta i pyta o szczegółowy, konkretny opis sytuacji, blokując w ten sposób narzekanie i zachęcając do rezygnacji z generalizacji. Na tym etapie terapeutka nie stosuje konsultacji, identyfikacji, klaryfikacji, które są głównymi narzędziami do pracy z obronami, tylko przejmuje inicjatywę i sama wskazuje pacjentowi właściwą drogę. Pacjent rzeczywiście staje się nieco bardziej konkretny, ale nadal nie znamy pełnego obrazu sytuacji. Na przykład nie wiemy, jakie konkretne słowa padły, w jakiej sprawie toczyła się rozmowa, ile pacjent czuł się w tym zakresie kompetentny, jak widzi kompetencje szefa w omawianych kwestiach, czy wokół byli koledzy, którzy obserwowali taki proces upokarzania itd., itd. Terapeutka koncentruje się na odbiorze, na wrażeniach pacjenta. Pyta o uczucia przy nadal nieco zamazanym obrazie sytuacji. W ten sposób niestety godzi się na utrzymywanie pewnego poziomu obrony generalizacji blokującej napływające uczucia. Niemniej wyeksponowanie bodźca, czyli wskazanie zachowania szefa wobec pacjenta, przynosi efekt. Pojawia się pierwsza fala nieświadomego lęku, westchnięcie. To jest sygnał nieświadomego przymierza roboczego i wzrostu złożonych uczuć przeniesieniowych, a więc dobry znak. Terapeutka decyduje się zastosować presję na uczucia, ale tutaj z kolei nie wskazuje jednoznacznie ich adresata, czyli w tym pytaniu nie pojawia się, jakie uczucia wobec szefa się pojawiają. No jakie? Może to wzbudzać uczucia? No żadne. On jest moim szefem i kropka, co ja mogę mieć za uczucie? Pacjent, a właściwie ściśle mówiąc patologiczny superego pacjenta, chętnie korzysta z tego, osłabiając związek między sprawcą upokorzenia, czyli szefem, a swoją emocjonalną reakcją w tym sformułowaniu, jakie to może wzbudzać uczucia. Obraz bodźca jest rozmyty, wyrazistość reakcji pacjenta również zanika. Pacjent zgaduje, jakie emocje są możliwe, czyli nadal obrony działają wystarczająco sprawnie, by trzymać pacjenta z dala od uczuć. W zasadzie zaczyna w ogóle zaprzeczać jakiejkolwiek reakcji emocjonalnej. Ponadto pacjent nie koncentruje się na swoim wewnętrznym procesie, tylko na zewnętrznych realiach. Widzimy więc, że terapeutka nie uzyskuje pożądanej reakcji, czyli swobodniejszego dostępu pacjenta do wierzchołka uczuć, impulsów w trójkącie konfliktu. Czy zauważa pan, że w momencie, kiedy zaczynamy zwracać uwagę na pana uczucia, po to się tutaj, prawda, spotykamy, na to się mówiliśmy, że będziemy panu pomagali rozumieć pana uczucia, żeby pan nie musiał wchodzić w takie depresyjne stany. No pan natychmiast zaczyna sobie mieć prawo do tego, aby mieć jakiekolwiek uczucia. Czy pan to zauważa? No tak, widzę to. A co ja mam z tym zrobić? Przecież on wszystkich tak traktuje. Właściwie już się do tego przyzwyczaiłem. Co z tego, że będę miał jakieś uczucia? Terapeutka odwołuje się do wcześniejszych ustaleń, ale ponieważ nie bierze pod uwagę, czy w obecnej chwili również pacjent pamięta o nich, czy je w tym momencie również reprezentuje, to terapeutka zostaje osamotniona. Przedstawia właściwie własne założenia, własne cele, niepotwierdzane w tym momencie przez pacjenta. Ja bym to tak ujęła, że terapeutka trochę zaklina rzeczywistość, odwołując się oczywiście do jakichś wcześniejszych rozmów, czyli do takich deklaracji chęci uzyskania lepszego kontaktu z uczuciami. Ale w tym fragmencie sesji nic nie wskazuje na to, żeby pacjent tu, na bieżąco, też był tym zainteresowany. Dla pacjenta brak koncentracji na emocjach wobec szefa jest egosyntoniczny. Nie widzi w tym problemu. Właściwie jest to dla niego oczywiste. Więc kiedy terapeutka stawia wyzwanie, pacjent natychmiast sięga po opozycyjność i bezsilność, beznadziejność. Wyraźnie widać wejście w konfrontację z terapeutką. Teraz konflikt jest na zewnątrz. Pacjent polemizuje z terapeutką. Nie musi doświadczać konfliktu wewnętrznego pomiędzy własnymi tendencjami. Wygląda na to, że popełnia pan tutaj taki błąd przyczynowo-skutkowy. Zrozumie pan swoją bezradność wobec tego, jak zachowuje, jak funkcjonuje, zachowuje się pan szef.
z taką bezradną postawą, którą pan przyjmuje do swoich uczuć, wobec swoich uczuć i siebie. I to jest prawda. Rzeczywiście ma pan bardzo mały wpływ na to, jak zachowa się pana szef. Ale tylko od pana zależy, jak potraktuje pan siebie i swoje uczucia w tej sytuacji. Chce pan zobaczyć, jak pan tutaj teraz to robi? Terapeutka wskazuje na błąd przyczynowości. Zmienia w ten sposób kierunek uwagi pacjenta, wskazuje na jego odpowiedzialność i sprawczość. I to jest ważny kierunek, ważne działanie, ważna zmiana. Terapeutka pyta o wolę pacjenta. Brawo. Nie powtarza w tym momencie nakazów superego. Tworzy doświadczenie korekcyjne, dając taki sygnał. Twój głos, twoja wola są dla mnie ważne. No i okazuje się, że przyciąga w ten sposób uwagę i zainteresowanie pacjenta. Widzimy westchnięcie. Kolejny wyraźny sygnał nieświadomego lęku, który następuje po rekapitulacji dotychczasowego procesu, po zaakcentowaniu pominięcia siebie i własnych uczuć przez pacjenta. Tym razem terapeuta już nie dokonuje żadnych założeń, ale po prostu opisuje bieżącą postawę pacjenta wobec siebie. To sprawia, że pacjent zaczyna dostrzegać destrukcyjne skutki swojego wewnętrznego procesu. W momencie, kiedy ja pana zapytałam pana reakcję emocjonalną na zachowanie szefa, na postrzeganą krytykę z jego strony, pan natychmiast wchodzi w tą bezradną pozycję, tak jakby pan do siebie mówił, to nie ma znaczenia, co ja teraz czuję, to co jakoś zachowania innych są ważniejsze niż to, co ja czuję. Widzi pan to? Bardzo ważne. Terapeuta nie próbuje się domyślać, tylko zaciekawia perspektywą pacjenta, dopytuje o szczegóły, daje tym samym znać, interesuje mnie twój wewnętrzny świat. Pyta o zdanie pacjenta w bieżącej chwili. No tak. No to nie brzmi dobrze. Rzeczywiście. Co konkretnie nie brzmi dla pana dobrze? No nie brzmi dla mnie dobrze. To, że to, co czuję, nie ma dla mnie znaczenia. Wygląda na to, że w tej chwili w panu pojawiają się jakieś uczucia na to, co pan powiedział. Jakie uczucia się pojawiają w panu na taką myśl, że dla pana nie ma znaczenia, co pan czuje? Nie wiem, to jest chyba smutne. Pacjent zaczyna rozpoznawać własną autodestrukcję i sięgać po współczucie wobec siebie. Pojawia się kolejna fala lęku, kolejne westchnięcie. Terapeutka trafnie rozpoznaje, że zaczynają się nasilać złożone uczucia przeniesieniowe, ale pomija upewnienie się, czy pacjent rozpoznaje narastający lęk. Traci w ten sposób okazję do uczenia pacjenta patrzenia na własne mechanizmy przez pryzmat trójkąta konfliktu w postaci tworzenia związku, napływające uczucie, rosnący lęk. W tym sensie chyba trochę przedwcześnie stosuje presję na uczucia. Pacjent zaczyna zyskiwać dostęp do uczucia smutku z powodu zaniedbywania siebie samego, ale emocja nadal jest hamowana przez obronę w postaci niezdecydowania. No tak, to jest smutne. No tak, ja tak zawsze robię. Terapeutka na razie nie konfrontuje obrony, tylko naciska na zajęcie stanowiska. Pacjent ponownie demonstruje identyfikację z patologicznym superego, twierdząc, ja tak zawsze robię. Czyli wygląda na to, że nauczył się pan ignorować to, co pan czuje w danej sytuacji. Do tej pory traktował pan to, jakby to było coś oczywistego i normalnego. Teraz pan na to spojrzał z innej perspektywy, z innej strony i zobaczył pan, jakie to jest smutne. Tak traktować siebie. Czy widzi pan, jakie to jest okrutne? No tak, ale ja nie umiem inaczej. Terapeutka konfrontuje i identyfikuje obronę ignorowania, jej syntoniczność i zestawia z nową empatyczną postawą pacjenta wobec siebie, czyli wskazuje wewnętrzny konflikt pacjenta i klaryfikuje skutek stosowania mechanizmu obronnego. To jest okrutne. Sprawdza, czy pacjent to dostrzega.
reakcja pacjenta, właściwie klasycznie następująca według trójkąta konfliktu, pokazuje, że w tym momencie rośnie lęk, no, zdrowo kanalizowany poprzez westchnięcie, czyli w mięśniach prążkowanych i w obszarze do pasa, ale pojawia się też obrona niewerbalna, czyli wycofanie wzroku. Stanowi to w tym momencie narastającą barierę między pacjentem i terapeutką oraz ponownie pacjent sięga po bezradność, czyli niestety obrony zaczynają dominować, a przymierze robocze słabnie. Nie boi pan potraktować siebie inaczej, czy pan nie chce? No, chcę, chcę, ale nie wiem, jak to zrobić. Czy pan zauważa, że to się znowu tutaj powtarza? W momencie, kiedy pan zauważa, że to nawykowe ignorowanie swoich uczuć jest smutne, że to jest coś niszczącego, i pojawia się w tym nawet taki zalążek woli do zmiany tego, się zaczyna mobilizować, żeby chcieć to zmienić, natychmiast pojawia się ta bezradna i bierna pozycja. On wchodzi w tą bezradną i bierną pozycję, przyjmując postawę osoby, która nie wie, co ma zrobić, aby lepiej potraktować siebie. Od kogo to zależy? Jak pan potraktuje siebie? Chyba na to wpływ. Ode mnie. No, tylko, że ja nie mam siły na to. Terapeutka blokuje obronę poprzez pytanie dotyczące decyzji pacjenta, dotychczas realizowanej automatycznie, bez świadomej refleksji. Automatyzmy podtrzymują zwykle patologię superego. Terapeutka traci kontakt z pacjentem, płaci cenę za wcześniejsze pominięcia zastosowania konfrontacji, identyfikacji, klaryfikacji wobec mechanizmów obrony. Rośnie irytacja pacjenta. Nie może zaprzeczyć przekazowi terapeutki, ale też nie chce się zgodzić. Ponownie sięga po bezradność. Terapeutka wskazuje autodestrukcję pacjenta i zachęca do zajęcia stanowiska. Nie przekonuje pacjenta, to świetnie, tylko opisuje proces, akcentuje samoniszczącą postawę pacjenta wobec siebie i zaprasza do wyrażenia woli. W tym sensie pacjent jest zaproszony, trochę nawet może zmuszony do zajęcia stanowiska. W konsekwencji ponownie rośnie poziom lęku, czyli są też sygnały nieświadomego przymierza roboczego, co oznacza, że terapeutce udało się dotrzeć ze swoim przekazem do prawdziwego ja pacjenta. Natomiast patologiczne superego nie rezygnuje, nie odpuszcza. Ale ja nie mam siły na to. Czyli pacjent wraca do obrony bezsilności. Wygląda na to, że więc na to, że pan jest w swoich oczach wystarczająco wart tego, by mobilizować siły do tego, żeby coś z tym zrobić. By z szacunkiem i uwagą podchodzić do swoich uczuć, pragnień, tęsknot. Terapeutka blokuje obronę, odwołując się do piwnicy, czyli do prawdziwych, tłumionych przez wiele lat tęsknot, pragnień, dążeń. Daje w ten sposób pacjentowi znać: widzę cię ponad twoimi obronami. To nigdy nie miało znaczenia. Pacjent podejmuje decyzję, podąża za terapeutką, zaczyna sygnalizować wieloletnią własną krzywdę. Dla nikogo to, co odczuwam. Dla kogo to nie miało znaczenia? Czego są potrzebne? Terapeutka zachęca do pogłębienia kontaktu z bolesnymi doświadczeniami i do identyfikacji sprawców zaniedbania. Kogo się nauczył takiej postawy wobec siebie i swoich uczuć? Żeby być bezradnym i wiernym wobec tego, co pan czuje i wobec swoich spraw. Rodzice. Kontynuacji sesji, której tutaj nie będziemy oczywiście obserwować, można pracować, zachęcając pacjenta do odświeżenia wspomnień, do przywołania konkretnych sytuacji, odsłaniających kto, kiedy, jak uczył pacjenta lekceważenia siebie, bezradności. Dalej możemy też przejść do badania przeżyć pacjenta z tym związanych, do jego uczuć, do jego impulsów. Cały czas oczywiście zachowując czujność wobec narastania lęku i pojawiających się obron. Jeżeli siła lęku przekracza próg tolerancji,
to oczywiście musimy się w tym momencie zatrzymać. Jeżeli obrony zaczynają działać w taki sposób, że uczucia są blokowane, no oczywiście w tym momencie musimy wrócić do pracy z obroną. W takim razie chciałbym Pan teraz, żebyśmy wrócili do tej sytuacji z szefem. Przedstawiony fragment sesji zaczyna się od sytuacji bieżącego życia, czyli w trójkącie osób, w tym trójkącie, który opisuje bodziec, jesteśmy przy wierzchołku teraźniejszość. Potem, w tym obserwowanym przez nas fragmencie sesji, pacjent i terapeutka przechodzą do pracy w odniesieniu do wierzchołka przeniesienie lub relacja z terapeutą. Na przykład, kiedy terapeutka wskazuje, sięgasz po bezradność tutaj w rozmowie ze mną. Tej pracy w trakcie sesji odwoływali się oboje również do wierzchołka w trójkącie osób przeszłe relacje. Wtedy, kiedy pojawiło się odniesienie do pierwotnych obiektów przywiązania czy do wcześniejszych opiekunów, w pytaniu, kto pana tego nauczył. Terapeutka pokazuje jednak, że nosi w umyśle pamięć o tym, od czego zaczęli tę część rozmowy i wraca do sytuacji z szefem, dając tym samym pacjentowi szansę omówienia jej z wykorzystaniem już innej perspektywy. Kiedy to egosyntoniczne mechanizmy nabrały wymiaru egodystonicznego. Nadal jednak, to bardzo ważne, jest to propozycja. Terapeutka czeka na reakcję pacjenta i liczy się z jego wolą. Który Pan mówił na początku sesji, żeby Pan mógł zwrócić swoją uwagę na to, jakie były Pana uczucia w tej sytuacji, na zachowanie szefa. Pacjent na tym etapie odnosi się do propozycji terapeutki w zupełnie inny sposób. Są niewielkie sygnały nieświadomego lęku i to jest akurat dobry sygnał pokazujący obecność świadomego przymierza terapeutycznego. Jest w dobrym kontakcie wzrokowym z terapeutą, jasno, bez wahania wyraża swoją wolę, jest gotowy do współpracy. No nie chcę już ignorować swoich uczuć. Przypomnijmy więc sobie, jak to było. Pan opowiadał, jak w czasie swoich wypowiedzi na zebraniu widział Pan, jak szef fuka i przywraca oczami. Zinterpretował Pan to zachowanie jako krytykę wobec siebie. Jego krytykę wobec Pana. No tak. Jakie uczucia się w Panu budzą, kiedy Pan sobie to przypomina? To jest wkurzające. Jakie pojawiają się w Panu uczucia wobec szefa? Kiedy Pan myśli o nim jako o tym, który Pana skrytykował. Jestem na niego zły. Razem presja terapeutki na uczucia szybko przynosi rezultat. Pacjent jest świadomy mobilizacji złości, choć próbuje jeszcze wektor złości troszkę odwrócić od adresata. To jest wkurzające. Terapeutka nie konfrontuje tej obrony, zachęca jednak bezpośrednio do skierowania uczuć na sprawcę działania. Pacjent tym razem adresuje złość bezpośrednio. Wyraźnie rośnie fizjologiczna mobilizacja złości, na przykład wzrasta siła głosu. No i dalej w sesji, części, której już też nie zobaczymy, tworzy się miejsce na badanie napływającej fali złości i lub wściekłości, gdyby takie sygnały zaczęły się pojawiać. No to wygląda na to, że praca terapeutki z obronami, z obroną bezradności, bezsilności, narzekania, z identyfikacją z patologicznym superego, wyniosła efekt, dali radę pacjent i terapeutka tworzyć taki rodzaj współpracy, gdzie każdy z nich bierze odpowiedzialność za swoje działanie, każdy wnosi swoją wolę, swoją aktywność, swoją inicjatywę. Więc tutaj mieliśmy okazję zobaczyć fragment takiej symulacji sesji terapeutycznej. To było oczywiście nagrane według scenariusza, to nie była prawdziwa sesja, żeby to nie było niejasności. To oczywiście są prawdziwe sesje, są materiałami wrażliwymi, w żaden sposób nie mogłoby być tak udostępnione. Natomiast dlatego też stworzyłyśmy takie trzy właśnie fragmenty sesji terapeutycznych, które mogą też posłużyć jako materiały edukacyjne. Tutaj aktorami byli Renata Gerke i Maciej Kamiński. Natomiast komentarz superwizorski wygłosiła Gorgonia Wróbel-Sucharska, która też jest tutaj naszym takim
autorytetem, z nauczycielem. Też właśnie kilka filmów szkoleniowych na naszej platformie szkoleniowej możecie potem znaleźć, czy też bezpłatne webinary. No, ja myślę, że tutaj z mojej strony to będzie tyle. I teraz, jeżeli macie jakieś pytania, jakieś komentarze, to tutaj jak najbardziej jestem do Waszej dyspozycji. Jak to Wam się oglądało, jakie mieliście refleksje? Coś wzbudziło właśnie jakieś Wasze zdziwienie, konsternację, może niezgodę? Jak najbardziej jestem gotowa tutaj o tym rozmawiać. Ja bardzo dziękuję za przeprowadzony webinar. Ja chciałam pytać, czy pacjent ma również dostęp do tych nagrań z sesji? Czy on też w jakiś sposób je analizuje i ma do swojej dyspozycji? Raczej takiego czegoś nie praktykujemy. Słyszałam kiedyś o takim jakimś dwóch, może trzech takich sytuacjach, że terapeuta na prośbę wyraźną pacjenta jakoś zdecydował się. Moi pacjenci nie proszą o nagrania, nic, nigdy nie miałam takiej sytuacji. To jest raczej pomocne dla terapeuty niż dla pacjenta. Jak widzicie, ten cały proces jest dosyć skomplikowany. Nie? To jest po prostu uważność minuta po minucie, kiedy tyle się dzieje, nie? Taka dynamika tego wszystkiego. I myślę, że to też byłoby jakoś mało wnoszące tak naprawdę, szczególnie na początku pracy terapeutycznej dla pacjenta, on nie wyłapałby tego wszystkiego, gdzie nawet terapeuta tak naprawdę ma problem, żeby to wszystko wyłapywać i dopiero często właśnie okiem superwizora jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się tak naprawdę pełni działo. Dzień dobry. Ja chciałam też podziękować bardzo za tutaj wykład Pani, bardzo interesujący. I chciałam zapytać, bo tylko nie wiem, jak właśnie dobrze zadać to pytanie i tak się zastanawiam, ale jakoś spróbuję. Bo w związku z tym, że tutaj rozumiem, że terapeuta też tak mówi o tym, co zauważa i jakoś tak dosyć mocno konfrontuje pacjenta, też niekoniecznie podążając za nim, to czy nie dochodzi do takiej sytuacji, że właśnie można się tak zatracić w tej swojej omnipotencji takiej terapeutycznej i czasami pominąć coś, co jest właśnie ważne i czy to jakoś są takie sytuacje, gdzie się można właśnie popełnić jakiś błąd, czy na przykład są takie sytuacje, gdzie pacjent może też nie znieść tego, co my wnosimy jako terapeuci w tym podejściu. Nie wiem, czy jakoś jasno zadałam to pytanie. Bardzo dobre pytanie, świetnie, dziękuję bardzo za nie. A propos błędu, błąd można popełnić zawsze. Jakże tak powiem, to jest wręcz nieuniknione, bo jesteśmy tylko ludźmi i błędy popełniamy, terapeuta też popełnia błędy. To, co tutaj jest pomocne, to, żeby właśnie tworzyć tą relację współpracy. Nie? I tutaj też na nagraniu można było zobaczyć, że czy pan to zauważa, jak pan to widzi, nie? Jakby cały czas się, jakby nie chcemy właśnie być w tej pozycji omnipotentnego terapeuty, który ja ci powiem, jaka jest rzeczywistość, nie? Tylko jesteśmy w takim, nie, że ja to zauważam, ja mam taką hipotezę, ja to widzę, nie? Sprawdźmy, jak to jest za pana, jeżeli pan na to spojrzy trochę z innymi oczami. Pacjent jest przyzwyczajony do pewnego sposobu myślenia o sobie, właśnie często właśnie nie wiem, jestem beznadziejny, nic mi nie wychodzi, nie mam na nic wpływu. I terapeuta staje się takimi zewnętrznymi oczami, które mówią nawet pod kątem tego, zobaczmy, co się dzieje z pana ciałem teraz, nie? Jak pan siedzi cały napięty, jak struna, nie? Na brzeszku fotela, tak jakby pan miał zaraz uciekać, nie? Walczyć albo uciekać. I pacjent jest zdziwiony, mówi, faktycznie, nie? Ale oczywiście, że są też takie postaci mechanizmów obronnych, które wiążą się z jakąś opozycyjnością, że pacjent chciałby, nie chcąc czuć własnego konfliktu wewnętrznego między tą zdrową częścią, która chce żyć, a tą taką właśnie patologiczną, niszczącą, jakby to rozszczepia i wkłada pomiędzy terapeutę i siebie, że to ten terapeuta, nie wiem, coś mu narzuca, on się wtedy musi bronić. Wtedy oczywiście jakoś próbujemy to rozpoznawać, nie wchodzić w tam taką właśnie przepychankę. Tylko sobie mówić o tym, że zauważamy, że pan teraz jakby zaczyna się tutaj teraz tak tłumaczyć czy bronić, zobaczmy, być może pan się właśnie przed chwilą poczuł jakiś zaatakowany, nie? To zobaczmy, co się tutaj dzieje, jak to jest. Cały czas jakby kierujemy jego uwagę na jego wewnętrzny proces, ale też w odniesieniu do relacji terapeutycznej z takim założeniem, że tak, my tutaj chcemy być w partnerskiej relacji, bo inaczej do niczego nie dojdziemy. Nie wiem, czy to jakoś odpowiedziało na pani pytanie. Tak, rozumiem. Dziękuję.
Właściwie mam wiele pytań, więc no to proszę tutaj, bardzo. Jeśli tutaj nikt inny nie będzie się wyrywał, to ja bym chętnie je zadała. Drugie pytanie miałam takie. Tylko teraz mi wypadło tak wiele i właśnie się powypychały wzajemnie. Dobra, drugie pytanie miałam takie. A propos tutaj był ten taki wewnętrzny krytyk i to mi się jakoś tak mocno skojarzyło też z takimi teoriami schematów i tak się zastanawiam, czy właśnie w tym podejściu są takie podobieństwa pomiędzy właśnie tymi teoriami schematów, jak tam te wewnętrzne dziecko, te dziecko cienia, słońca i tak dalej, czy jakoś dobrze to zidentyfikowałam. Takiego bezpośredniego odniesienia tutaj nie ma, natomiast oczywiście, że jakoś my kierujemy naszą uwagę pacjenta na jego doświadczenia dziecięce i próbujemy jakby wytworzyć w nim taką postawę opiekującego się, opiekuńczego dorosłego wobec siebie. Nie? No właśnie, nie? Bo oni na przykład byli przyzwyczajeni do tego, że ich rodzice nie zwracali uwagi na przykład na objawy lęku w ciele albo na objawy uczuć. Ignorowali i zaniedbywali. Więc on oczywiście teraz to powtarza, jakby będąc w takiej nieświadomej identyfikacji z nimi, właśnie chcąc się dostosować do nich, żeby zachować chociaż część miłości, część relacji, nauczył się takiego postrzegania siebie, że rzeczywiście to, co się dzieje z jego ciałem, nie jest ważne. I nauczył się odwracać od tego uwagę. My próbujemy ten proces odwrócić, pokazując mu po pierwsze też koszty tego, tak? Ale też pokazując takie znaczenie relacyjne, że to jest okrutny sposób traktowania siebie, kiedy on sam siebie, może być, nie opiekuje, nie daje sobie tej uwagi, nie daje sobie tej troski. Pod tym oczywiście leżą takie głębokie przekonania, nie jestem warty tego. Nie? Wtedy schodzimy coraz niżej. Bo pacjent na pewnym świadomym poziomie zaczyna to rozumieć, tak? Że no faktycznie nie robię tego, nie? Ale w sumie nie wiem, czemu tego nie robię. Nie? No chciałabym to robić, ale znowu jakby nie? Znowu siebie tam jakoś porzucam ciągle. Nie? I im głębiej schodzimy, im bardziej zaczyna rozumieć, jak to się stało, nie? Że siebie tak ignoruje, że siebie, sobą się nie opiekuje, tym bardziej uruchamia się w nim ta zdrowa część do tego, żeby właśnie być tym takim dobrym, troskliwym dorosłym wobec siebie. Więc jakby w tym sensie, no tak, jakby mamy tą taką naszą dziecięcą część, która tak jakby ciągle wymaga tego opiekowania się. W dzieciństwie są to rodzice, tak? A w dorosłym życiu stajemy się sami tymi opiekunami. Jeżeli też ta wersja, że jeżeli ten układ nie działa dobrze, to na przykład mamy taką tendencję, żeby tą potrzebę kierować wobec innych ludzi. Na przykład, nie wiem, chcemy, żeby nasi partnerzy, tak, byli naszymi opiekunami. Co oczywiście prowadzi do porażek relacyjnych. Nie wiem, czy to jakoś też odpowiedziało na... Tak, tak, jak najbardziej. I moje kolejne pytanie, tutaj nie widzę innych na razie, to czy są jakieś takie konkretne zaburzenia właśnie, bo to tak też usłyszałam, że są te zaburzenia lękowe często tutaj w gabinecie. Czy są jakieś zaburzenia, gdzie nie podejmuje się pracy w tym nurcie, czy generalnie można, nie wiem, szczególnie mnie interesuje, jak to jest w przypadku zaburzeń osobowości, bo też one jakoś tak mnie najbardziej interesują. Więc tak, takie pytanie. Tak, no oczywiście, że są takie obszary, w których to podejście takie klasyczne jest no, nawet jakoś niewskazane. Na przykład w takiej pracy z psychopatami, nie? To podejście się absolutnie do tego nie nadaje. Natomiast też można powiedzieć, że pracujemy raczej z osobami dorosłymi, dlatego że musi być jakiś poziom, wykształcony jakiś poziom kontroli impulsów. Bo my tutaj chodzimy do właśnie takich impulsów, przeżywania impulsów właśnie takich morderczych, nie? Czy takich właśnie sadystycznych, natomiast to wszystko musi się rozgrywać tylko poprzez używanie umysłu. Nie? My w żaden sposób nie zachęcamy do żadnego odreagowywania. Ciało zostaje jakby to wszystko się rozgrywa w ciele, jednocześnie bardzo mocno angażując, natomiast jakby wszystko się jakby zawiera w granicach naszego ciała. Jeżeli są osoby, które są mocno impulsywne, mocno takie jakby mające problemy z kontrolą impulsów, to też ta terapia nie jest dla nich.
Jeżeli chodzi o zaburzenia osobowości, tak, pracujemy z zaburzeniami osobowości, ale te osoby najczęściej wymagają dłuższej pracy przygotowawczej, to co, o czym mówiłam, nie? Żeby już jakby potem przełamywać się do tej nieświadomości, wydobywać te wyparte konflikty, pierwszy musimy tą całą pracę taką we wzmacnianiu zdolności adaptacyjnej ego wykonywać. Nie? I ta praca wtedy jest na pewno dużo dłuższa. Tak, też pracujemy z osobami typu borderline, nie? Jak najbardziej to jest możliwe, ale to wszystko jest właśnie wtedy takie no, spokojniejsze, rozłożone w czasie, ale też oczywiście te wszystkie elementy właśnie takiego rozpoznawania lęku, uczuć, obron, uczenia pacjenta, rozpoznawania tego. To jest dla nas bardzo ważne, żeby pacjent był świadomy tego, co się z nim dzieje. My go uczymy świadomości tego, co się z nim dzieje, bo nie chcemy, żeby był uzależniony od terapeuty, chcemy, żeby był uzależniony od siebie. Tak, żeby on był swoim opiekunem, a nie żeby terapeuta był jego opiekunem. To są tak standardowo jedna, dwie sesje tygodniowo, czy jakoś ze względu na tą intensywność to wygląda inaczej? Z reguły pracujemy raz w tygodniu i też jeżeli chodzi o o długość sesji, to jest takie różne. Ja na przykład pracuję, moje sesje to są 1,5-godzinne sesje. Kiedyś pracowałam w takim trybie godzinnych sesji, a jak zaczęłam pracować w tym podejściu, to przeszłam właśnie na takie dłuższe sesje, ponieważ też jakby każda sesja wymaga też takiego właśnie pracy przygotowawczej, nie? Właśnie przebierania się przez te mechanizmy obronne, żeby dojść do tej takiej już konkretnej treści, więc 1,5-godzinne sesje. Też może być taka częstotliwość raz na 2 tygodnie. Przy osobach, które są w stanie wytrzymać tą przerwę pomiędzy sesjami. Ale też są takie sytuacje, na przykład, że ludzie, to szczególnie jak jeżdżą do jakichś takich guru, prawda, w tej terapii, gdzieś tam na przykład za granicę, to na przykład są takie sytuacje, że jadą tam na powiedzmy kilka sesji w ciągu kilku dni, tak? I potem na przykład wracają za jakieś tam kilka miesięcy. A teraz właściwie jak jest tam możliwość online, to też jakoś to mocno otworzyło tak, też takie bardziej regularne spotkania. Czyli chodzi mi o to, że tutaj nie ma takiego sztywnego settingu bardzo jak w takiej klasycznej. Widzę właśnie, no, że inaczej zupełnie. Tak. I moje ostatnie pytanie właśnie a propos szkolenia. Tutaj w tym nurcie, to gdzie ono się odbywa, też praca własna, to zakładam, że to jest przejście swojej terapii też w tym nurcie. Tak. I ile trwa i właśnie tutaj nie wiem, czy właśnie pani jakoś też takie szkolenia prowadzi, to jakby coś o tym to chętnie posłucham. Ośrodków takich szkolących już w tym podejściu w Polsce się trochę już pojawiło. My jako Polski Instytut organizujemy właśnie już od właśnie 6 lat różne konferencje, różne wydarzenia. Jesteśmy tutaj w Gdańsku w ogóle, także blisko Was. Przez okres pandemiczny dużo takich szkoleń online żeśmy zrobiły i właśnie też wtedy wpadłyśmy na taki pomysł tych szkoleń, tych filmów szkoleniowych, tak? Czyli szkolenia tematyczne, które są nagrane i przygotowany jest z nich film szkoleniowy, który właściwie daje możliwość wielokrotnego powtarzania, jakby powracania do tych treści, słuchania ich w dogodnym momencie. I już mamy tam chyba nie wiem, kilkanaście takich filmów szkoleniowych dostępnych na naszej stronie. Po prostu się wykupuje taki bezterminowy dostęp do nich i można z nich korzystać. To jest jakby jedno. Są takie szkolenia, które tak jak właśnie konferencje, które pozwalają też widzieć przypadki kliniczne, kiedy prowadzący pokazują właśnie materiał kliniczny. Są szkolenia superwizyjne, gdzie można dołączyć jako właśnie obserwator na przykład do takiego szkolenia, gdzie inni uczestnicy pokazują swoje przypadki kliniczne, a superwizor komentuje, wskazuje na proces terapeutyczny. Natomiast jeżeli chodzi o takie uczenie się tego podejścia, bo jakby o co chodzi? Chodzi mi o to, że mamy takie przekonanie, że też ludzie, którzy pracują w innych nurtach psychoterapeutycznych, mogą skorzystać też na tej wiedzy bardzo, więc nie trzeba koniecznie zmieniać nurtu. Natomiast jeżeli chciałoby się pracować w tym nurcie, to jest tak zwane szkolenie core training. Ono trwa 3 lata, to jest to, o którym mówiłam, że te 34 tysiące wtedy, ileś lat temu, musiało się znaleźć, bo po prostu musiało. I ono trwa 3 lata, to są takie właśnie szkolenia o charakterze superwizyjnym, też trzeba wtedy mieć już swoje przypadki i
nagrywać na kamerę, przywozić na zajęcia, pokazywać je do superwizji. I też w tej chwili w Polsce jest kilka takich ośrodków. My też już tutaj w ramach naszego instytutu przymierzamy się do takiego szkolenia. Czyli jako tako takiego całościowego nie ma, tylko po prostu to jest... To znaczy w Polsce tak, jest kilka takich ośrodków. Mhm. Czyli można zrobić całościowe też już od razu z tej szkoły, jako takie pierwsze. Tak, okay. Tylko że to jest szkolenie bardziej dla osób, które już pracują. Nie, terapeutycznie. Czyli to też nie jest tak, że od razu po studiach by przyjęli. Trzeba mieć już jakieś trochę doświadczenia zawodowego. Mhm. Dobra, rozumiem. Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. To ja już nie mam pytań chyba więcej na razie. Dziękuję bardzo za te pytania, bardzo, bardzo pomocne. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć, zapytać, skomentować? Na czacie jeszcze chyba było pytanie właśnie. Tak, dokładnie. Na czacie pojawiło się pytanie, jaką terapię poleca pani dla nastolatków? Dla nastolatków, jaką polecam terapię? Ciężko mi powiedzieć, bo generalnie rzecz biorąc też zależy to od sytuacji, od problemu. Natomiast ostatnio właśnie nawet rozmawiałam z jedną osobą a propos, który jest rodzicem nastolatka, że właśnie wiele takich różnych terapii, które właśnie skoncentrowały się na tym, co się dzieje, co robić, jak to robić, na rozwiązywaniu bieżących problemów, ta osoba, syn tej osoby przechodził, a nadal jest jakiś taki właśnie problem z takim właśnie nieświadomym samoutrudnianiem, samoprowokowaniem do porażki. Nie? Na przykład ta osoba w tej chwili ma ileś tam zagrożeń na koniec roku, nie? Że prawdopodobnie nie zda. Niby właśnie dużo się stara i dużo się uczy, ale jednak jakoś coś takiego się dzieje, że nie może jednak mieć tego sukcesu, tak? Tylko są te takie zachowania, nie wiem, jakoś samoutrudniające, nie? I nikt właściwie, jakby jak rozmawiałam z tą osobą, to nigdy na tych terapiach nie pojawiało się takie w ogóle myślenie, nie? Jak to się dzieje? Co się takiego dzieje? Właśnie były te łatki, no tam pobudliwy psychoruchowo, problemy z koncentracją, a tamto, nie? Ale dlaczego jest tak pobudliwy psychoruchowo, nie? Jakby, o co tu chodzi, nie? Że na przykład, nie wiem, idzie na egzamin i chociaż miał wcześniej korepetycję, to dostaje jedynkę, nie? Jakby nie zdarza, albo że coś tam się dzieje. Jakby jak to się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Co się takiego jakby głębiej, na głębszym poziomie dzieje, że dochodzi do takich sytuacji, nie? No i moje myśli od razu idą w kierunku właśnie tych wewnętrznych konfliktów, jakichś wewnętrznych nieświadomych przekonań na swój temat i rozgrywania ich nieświadomie w działaniu, na przykład w postaci przykuwania sobie porażki. I na takich terapiach, gdzie właśnie się tylko jakby myśli o takim zewnętrznym, jakby bieżącym problemie, tego się nie znajdzie, nie? Więc jakaś psychodynamiczna terapia, która będzie rozumiała tą dynamikę, nie? One są dłuższe, ale też właśnie pokazujące ten wewnętrzny świat bardziej, nie? I ten świat relacyjny, relacji z rodzicami, nie? Jak tutaj to się układa, co się takiego dzieje, że właśnie jakoś coś tutaj blokuje, nie, ten rozwój. Jak rozmawiam z moimi pacjentami, dochodzimy do właśnie okresu nastoletniego, tam oni sobie przypominają źle swoje funkcjonowania, no to widzimy wyraźnie, jak te ich różne zachowania, wybryki, problemy były próbą odreagowywania różnych rzeczy w temacie z rodzicami. Oni oczywiście sobie wtedy nie zdawali z tego sprawy, jaką to ma funkcję, ale teraz to widzą wyraźnie. Nie wiem, czy to jakoś odpowiedziało na pytanie, ale tak, to jakoś bym skomentowała. Świetnie. W takim razie ja w imieniu projektu Psychomet bardzo dziękuję wszystkim za pytanie, za uczestnictwo i pani za naprawdę bardzo ciekawy wykład. I zapraszam na naszą... Ja też jeszcze może dopowiem, bo tutaj się umówiłyśmy, że ten wykład właśnie, ja go nagrywam i on będzie udostępniony na naszej stronie internetowej, na Facebooku pewnie też, ale też mamy taką grupę fanów i sympatyków ISCDP na Facebooku, grupa Sentio,
Jeżeli ktoś miałby ochotę dołączyć, to zapraszamy. Tam też jest dużo takich ciekawych informacji, też jakieś komentarze i jakieś tam przekierowania do jakichś fajnych, bezpłatnych materiałów. Więc grupa Sentio na Facebooku, można próbować tam się dołączać. I tam też na pewno ten wykład się znajdzie, więc będzie można sobie do tych treści jeszcze wracać. Świetnie. Dziękujemy w takim razie bardzo. Dziękuję bardzo. I życzę powodzenia w dalszym rozwoju zawodowym. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.